Dzień dobry wszystkim, którzy tu zbłądzili. To pierwsze nasze spotkanie z adekwatnymi pedagogami. Mamy w tym kraju pedagogów zwyczajnych i nadzwyczajnych, którzy mają się za takich, ale po prawdzie potrzeba nam takich, którzy są akuratni, którzy elegancko i w bujnych formach trafiają w samo sedno edukacji. Takim adekwatnym pedagogiem jest nasz dzisiejszy i pierwszy w serii gość. Co starsi pamiętają być może taką oto wymianę zdań. Mistrz zmian, no mistrz się pisze inaczej. Sama pisałam. Tak coś czasem kombinuję, jak tak siądę i myślę. To fragment znanej rozmowy dziennikarza PRL-owskiej telewizji i pani Pelagii od Bąbek z poznańskiego kabaretu Tej. Rzecz dotyczy języka. Język nie ten, co mamy go w ustach, ale ten, którego używamy w porozumiewaniu się z innymi, jest podstawą dla niemal każdej odmiany edukacji. Bez języka edukować się nie daje. Tenże język ma różne postaci lub postacie. Hołubiona jest obecna w zasobach naszej narodowej kultury tak zwana polszczyzna literacka, język standardowy, ponadgwarowy. Są też znakiem tego gwary, a więc podjęzyki. Czyżby te drugie nie miały żadnych walorów? To właśnie kwestia, którą dziś podejmiemy. Miło mi przedstawić Państwu pana Waldemara Wierzbę, nauczyciela literatury i języków polskich, tłumacza z jednego na drugie i odwrotnie, pisarza, co się zowie, i artystę sztuk wszelakich, a nade wszystko specjalisty od dialektów i gwar, nie tylko wielkopolskich. Znamy się, więc będziemy rozmawiać bardziej bezpośrednio. Waldek, dlaczego ten kabaret nazywał się Tej? No, trudno, żeby się nazywał inaczej. Poznański kabaret. On był bardzo, bardzo, bardzo poznański, a słowo Tej to jest słowo, którego poznaniak bodaj używa najczęściej. To jest poznańska forma wołacza ty, od zaimka ty, z tym, że używana jest specyficznie w gwarze. I częściej, i w innych miejscach, i w innej pozycji niż słowo ty. Na przykład, gdybym się do ciebie zwrócił. Ty, słyszysz mnie? Słyszę cię. Prawda? To, oczywiście, że to fatyczna funkcja języka, ale zwróć uwagę na to, że mówiąc w tej ogólnopolskiej odmianie języka polskiego, nie użyłbym na początku, nie zwróciłbym się do ciebie ty. Kiedy mówię tej, to znaczy, to wtedy nawiązuję z tobą bliższy kontakt. W ogóle poznańskość charakteryzuje się bliskością kontaktu. Zarówno w języku, jak i we wszystkim, co wokół języka się kręci. Jak mówię wokół, to tak jakbym oddzielał język od rzeczywistości. Mówię niedobrze. Mam nadzieję, że znajdę jeszcze czas dzisiaj w czasie tej naszej krótkiej rozmowy, żeby pokazać, jak język z rzeczywistością jest nierozerwalnie związany i jak nierozerwalnie związana jest z językiem, tym, którym właśnie się posługujemy, mówiąc i myśląc o niej, rzeczywistość. Także mógłbym powiedzieć, że interesuję się poznańskością, no, powiedziałem, że w języku, ale język się odnosi do rzeczywistości, więc poznańskością wszelako rozumianą, szeroko rozumianą, a szczególnie kuchnią wielkopolską. Uwielbiam gotować i uwielbiam jeść poznańskie rzeczy. To są niepowtarzalne smaki. Może kiedyś będzie okazja, żeby o tych poznańskich smakach porozmawiać. W każdym razie
Jak mówię, tej, słyszysz mnie, bo tej zobacz. To zbliżam się do rozmówcy. A kiedy piekę słodkie, a słodkie to tradycja poznańska, poznaniacy pieką słodkie, no teraz pieką w piątek, a kiedyś piekli w sobotę, żeby na niedzielę było słodkie, czyli ciasto, to gdybyśmy przeanalizowali przepisy XIX-wieczne na słodkie, poznańskie XIX-wieczne przepisy, a ja miałem szczęście kilka zeszytów XIX-wiecznych poznanianek analizować, kiedy 16 lat temu po raz pierwszy współredagowałem kalendarz Poznaniaka. Tam była rubryka kulinarna. Szukałem przepisów XIX-wiecznych. To tam były przepisy, w których było 60 jaj. I na słodkie. To trzeba było ręcznie ucierać. Raz, że piekło się godzinami, czas się poświęcało, a dwa, zapraszało się całką wielką famułę. Ludzie byli bliżsi sobie i rodziny były silnie ze sobą związane. Na słodkie przychodziło wielu ludzi. Więc dlatego wracam do kabaretu tej. No tej dlatego, że to słowo tej w tym znaczeniu jest bardzo popularne w Poznaniu, jest znakiem poznańskości, tak jak nazwisko Kaczmarek na przykład. Jak przecież jak nasi gonili Niemców w Powstaniu Wielkopolskim, to Niemcy bali się i mówili, Kaczmarki idą, Kaczmarki idą. Bali się Kaczmarku. I słusznie. To nie znaczy, że mam jakieś nacjonalistyczne poglądy, czy nie lubię Niemców. Teraz tak, ale było się wówczas czego bać, jak się zdenerwowali Kaczmarki. Zdenerwowały Kaczmarki. No, ale wracam do tego Teja. Tej był także kabaretem. A kabaret to forma teatralna. A teatr po naszemu to jest teatr. Więc i to tej z tym teatrem albo teatrem się zlało. Jak najbardziej adekwatna była to nazwa. Nie wiem tylko dlaczego pisana nie przez J, tylko przez Y. Wobec tego przez chwilę zajmij sobie czas i nam także uszy określeniem czy definicją tego, czym jest gwara. No, pytać łatwo, odpowiedzieć trudno, chociaż definicje gwary są proste, jakby się mogło zdawać. No, gdybyśmy weszli do szkoły, czy byli studentami filologii polskiej, to byśmy się dowiedzieli na pierwszym roku, albo przypomnielibyśmy sobie z liceum, że gwara jest mową mieszkańców wsi lub jednej wsi lub kilku wiosek ze względu na jej lokalny charakter i że te wiele różnych gwar należą do jednego dialektu, który jest jednostką nadrzędną. Ale to jest jedna z wielu definicji, najczęściej używana. Jest ogromna różnorodność i zamęt związany z nią, nomenklaturowy, w używaniu pojęcia gwara, dialekt, język regionalny, mowa mieszkańców jakiegoś regionu, język lokalny i tak dalej. Na potrzeby naszej rozmowy myślę, że dobra byłaby definicja, którą podaje Słownik Języka Polskiego, PWN, że to jest terytorialna odmiana języka narodowego. To jednocześnie wskazuje na to, że nie jest to język podrzędny. To jest odmiana języka narodowego. Jeżeli mówimy gwarę, mówimy język... spod ogona. Proszę? Nie wypadł sroce spod ogona. Ten tak, nie wypadł, nie, bo nie wypadł sroce spod ogona. Ani gwara nie wypadła sroce spod ogona, bo nie jest językiem narodowym w formie spauperyzowanej. Jakimś zepsutym językiem narodowym. Ani nasz język narodowy nie wypadł sroce spod ogona, bo właśnie czerpał jak najbardziej z dialektów. Przecież wtedy, kiedy się język polski i w średniowieczu na przykład, bo jeszcze nie było ukształtowanego języka narodowego, nie powstawały jeszcze liczne teksty w języku polskim, narodowym, powstawały pierwsze zapisy po polsku, pojawiły się pierwsze słowa po polskie. Notabene powstawały one w okolicach Gniezna. Niektórzy badacze mówią, że Bóg Rodzica została napisana w Gnieźnie. Nie jest to rozpowszechniony pogląd, ale taki pogląd też istnieje ze względu na
jak się dowodzi, bardzo wysoką kulturę tego ośrodka w tamtym czasie. Przecież księga, przekład Jakuba Wójka, który pochodził z Wągrowca, to przekład, w którym pojawiają się przecież wielkopolemizmy. Chcę powiedzieć, że w czasach średniowiecza nie istniał język narodowy, który miałby się zepsuć i miałyby z niego powstać gwary. Przeciwnie, było kontinuum dialektalno-gwarowe. Mówiono językami lokalnymi, którymi się można było na pewnym obszarze porozumiewać, nawet jeśli istniały pewne różnice leksykalne, czy gramatyczne, czy fonetyczne. I nikogo to nie dziwiło. Nie powodowało poczucia wyższości czy niższości. Z tych właśnie dialektów wielkopolskiego, małopolskiego, mazowieckiego kształtowała się polszczyzna. W XVI wieku ona się kształtowała i czerpała właśnie z tej mowy, która równolegle do polszczyzny się rozwijała. Równolegle. Bo ona też się zmieniała, dialekty też się zmieniały. Czy to nie jest tak, że gwary są no jednak gramotą dziś już anachroniczne? Czy można wskazać na coś szczególnego, co dotyczy tego fenomenu językowego? Z jednej strony niewątpliwie tak jest, że gwary zanikają. To jest ogólnoświatowa tendencja. Ja skupię się, proponuję, żebyśmy się skupili w tej rozmowie na Polsce, ewentualnie krajach europejskich. To prawda. Języki umierają codziennie. Chyba umiera jeden język, przynajmniej. Proszę mi, wybacz mi, jeżeli tutaj będę na bakier ze statystyką. W każdym razie języki giną nieustannie. Ale i gwary tym bardziej. Jest to naturalny proces. Gwary są żywe. Bardzo żywe, bo one są. Między gwarą a językiem literackim jest różnica taka, jak między Puszczą Białowieską a uprawą sosny w Wielkopolsce. Mamy w Wielkopolsce piękną Puszczę Notecką, ale jest to puszcza sztuczna. Po naszemu można powiedzieć, że to jest bór, bo tam są sosny, są drzewa iglaste. To jest uprawiane. Więc to jest taka różnica. Ten język się uprawia. A gwara żyje dziko. To powoduje, że ma. No po prostu inaczej smakuje. To tak jak inaczej smakuje mięso drobiowe kupione z hodowli, przeznaczonej właśnie na spożycie, a inaczej smakuje mięso upolowane samodzielnie, zwierzęcie upolowanego samodzielnie w lesie. To tak by właśnie było. Zgrabna metafora, natomiast ja chciałem Cię zachęcić do wskazania w kierunku renesansu zainteresowania gwarami, bo to chyba jest, tak jest. To szczególne zjawisko, o którym warto wspomnieć. To jest szczególne zjawisko i to jest znak czasu. Z jednej strony gwary zanikają, jest to wynik globalizacji, tendencji do unifikacji, tendencji do ujednolicenia, tendencji do traktowania języka jako instrumentu. Nawet mogę użyć takiej metafory i stosuję takie określenie język patyk. To jest tak, jakbyśmy. Język zostaje na skutek procesów globalizacyjnych sprowadzony do funkcji patyka, którym małpa przyciąga sobie banana. Używamy, jeżeli ulegamy tym tendencjom globalizacyjnym, to używamy języka instrumentalnie po to, żeby osiągnąć konkretny cel, żeby dostać kawałek chleba, żeby dostać pracę, żeby uzyskać awans, etc., etc., uzyskać cel. Język natomiast, tak jak patyk można odrzucić, on nie ma sam w sobie żadnej wartości. Do tego prowadzi globalizacja.
Natomiast gwara, być może dlatego są te tendencje, naturalne tendencje do ochrony gwary, do rozwoju gwary, do zainteresowania gwarą, do mody na gwarę. W najrozmaitszych postaciach się to przejawia, bo tak jak ten język traktowany instrumentalnie, mówię o skrajnej postaci, do której prowadzi globalizacja, jest patykiem, tak gwara, mógłbym powiedzieć, jest językiem, jest zwierciadłem. To jest język zwierciadło, w którym mogę się przejrzeć i zobaczyć, kim jestem, zobaczyć, jaki jestem w odniesieniu do tych wszystkich, którzy tego języka używali i używają. Tak chyba najprościej mógł. W odbiciu zwierciadlanym dostrzegasz także rysy swoich przodków? Tak, ale dostrzegam siebie, dostrzegam ich w sobie. Dostrzegam ich w sobie, dostrzegam ich smaki, dostrzegam ich wyobraźnię, dostrzegam ich sposób kontaktowania się ze światem, dostrzegam wartości, które były im bliskie i one w tym języku są zapisane. Nie chodzi mi tylko słowa, które są sygnifikatorami wartości, są nazwami wartości, lecz wartości, które są wpisane w te niepowtarzalne, specyficzne słowa. Na przykład takie, zdawać by się mogło banalne słowo, jak że odwołam się do mojej ulubionej dyscypliny, jaką są kulinaria, są ślepe ryby. Tradycyjna poznańska zupa, ślepe ryby, a jeszcze ślepe ryby z merdyrdą. Przepis na, to jest zupa ziemniaczana. Przepis na tę zupę, na zupę ziemniaczaną jest znany. Jeszcze się w wielu domach zupę ziemniaczaną gotuje. Podobnie gotuje się zupę ziemniaczaną w Poznaniu, jak się ją gotuje w zachodniopomorskim, jak się ją gotuje w Warszawie, jeżeli oczywiście tam są jeszcze gospodynie, które umieją gotować. Bo coraz mniej kobiet chce zajmować się gotowaniem, bo albo nie znajduje czasu, albo po prostu tego nie lubi. Ale Marek, z własnego doświadczenia wiem, że nawet gdyby ktoś ugotował zupę według tego samego przepisu, według jakiego ja ugotuję go, a przepis mam w głowie, to jest też coś takiego. Mam ten przepis w głowie, mam go w rękach, bo wiem, ile tej soli tam nasypać, ile dodać kaszy i ile wkroić pyrków, ale nawet gdybyśmy zrobili to dokładnie tak samo, to jak będę wiedział, że jem ślepe ryby z myrtyrdą, to one będą smakowały inaczej. Nie chcę mówić lepiej, inaczej. To słowo organizuje mój sposób odbierania rzeczywistości. Bo przeżywania także. I przeżywania, bo i to jest wartość, i to jest ta wartość. Ta wartość gwary jest nie tylko w tym, że ona jest, bo sama, sam fakt, że gwara żyje, że nie umarła, jest, bo życie w ogóle jest wartością. Także życie gwar, także życie dialektów. Ale wartość jest między, no nazwijmy to leksemem, tym słowem, które jest zapisane w słowniku, a przedmiotem, do którego się odnosi. I odnosi się w konkretnej sytuacji. I teraz ta sytuacja, ta przestrzeń między tym słowem a tym przedmiotem wypełniona jest moją wiedzą i wiedzą odbiorcy, który konsumuje się gwarą, na temat stereotypów kulturowych, powiedzmy użyć kulturowych, zastosowań, odwołań kulturowych, tego słowa do przedmiotu. I im więcej będę wiedział na temat tego, jak to słowo funkcjonowało i funkcjonuje wśród użytkowników gwary, tym ten smak będzie silniejszy. Warto się będzie tam więcej, tak. Nie wiem, czy udało mi się to wyraźnie, wyraźnie sformułować. Myślę, że tak.
wyraźnie wskazuje to wobec tego w kierunku edukacji. Tak? To znaczy, edukacja nie powinna obywać się bez tych lokalnych języków, bez tych przywiązań i tożsamości tak, do historii poprzez język, do rzeczywistości, która się z tym językiem wiąże. Jak na pewno tak. O wykorzystaniu gwary, czy honorowaniu, albo jeszcze lepiej kultywowaniu znajomości gwary w edukacji dzisiejszej. Gdybym miał, ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, w jakim kierunku mnie skłaniasz, proszę zatrzymaj mnie, jeżeli wejdę w jakąś fałszywą ścieżkę. Chcę powiedzieć, że gdyby uczyć, że nie można uczyć gwary w oderwaniu od realiów, od świata, do którego się poszczególne słowa odnoszą, bo oczywiście, że gwara to nie tylko leksyka, ale dla ułatwienia, dla potrzeb tej rozmowy skupię się na leksyce, bo uważam, że ona jest najistotniejsza, jeżeli chodzi o tę sferę aksjologiczną, a dla mnie język jest przede wszystkim taką płaszczyzną, miejscem, gdzie mieszkają wartości, gdzie one żyją i skąd one przychodzą do człowieka. One nie przyjdą inaczej jak przez język. Muszą przyjść przez język. A tak. Ale też nie jest tak, że one żyją tylko w strukturze języka, w regułach gramatycznych, w systemie leksykalnym. Nie. Powiedziałem, że one żyją w tej przestrzeni między gramatyką, między słowem a przedmiotem. I to jest wszystko obudowane wiedzą kulturową. Oczywiście, że nie studiował kulturoznawstwa mieszkaniec wsi, czy prosty mieszkaniec Poznania, który mówił gwarą miejską, bo nie musiał. On po prostu znał realia i wiedział, w jakich kontekstach to słowo się pojawi i dlatego ono otwierało przed nim wszystkie swoje wartości. Trudno jest mi sobie wyobrazić słowo, które nie ma wartości. Mogę zaryzykować tezę, że wszystkie słowa otwierają jakąś przestrzeń aksjologiczną przed użytkownikiem. I dlatego nie sposób przynajmniej nie podjąć próby edukacyjnej, która miałaby tę przestrzeń aksjologiczną otwierać przed uczniem, przed osobą, którą chcemy wychowywać, kształtować. Czy jeśli chodzi o technologię edukacyjnego wprowadzania dziecka albo wskazywania mu ku kulturom tradycyjnym i ku językom lokalnym, widzisz jakieś możliwości szczególne? Czy edukacja domowa, której dedykowane są te spotkania, ma tu jakiekolwiek znaczenie? Ja dziękuję Ci, Marek, że mnie zaprosiłeś do tej rozmowy, bo powiem teraz coś, czego nie wiedziałem przed tym, zanim mnie zaprosiłeś. Nie wiedziałem tego. Całe moje myślenie jednocześnie i związane z nim rozterki kierowałem ku tradycyjnemu szkolnictwu. Mhm. Ja mam doświadczenie w pracy w szkole, wieloletnie, to są dziesiątki lat spędzone w różnych typach szkół, więc w naturalny sposób kierowałem się tam. Ja się nigdy nie zajmowałem edukacją domową, ale jak myślę o tym, jak uczyć, a mam po prostu od kilkunastu lat obsesję edukowania, uczenia i uczenia młodzieży, dzieci i młodzieży, kształtowania jej, zapoznawania jej z tradycyjnym językiem i tą przestrzenią aksjologiczną, która jest między nim a przedmiotami. Opracowałem nawet, to 10 lat temu się stało, po raz pierwszy taki projekt edukacyjny adresowany dla dzieci i młodzieży. Ja go jakoś realizuję, bo jestem zapraszany przez różnego rodzaju ośrodki, biblioteki, muzea, domy kultury. No i
na tyle, na ile jest to możliwe w moim skromnym zakresie, to od kilkunastu lat robię. Ale w trakcie tych rozmów, szczególnie podczas wizytach, bo szkoły też mnie zapraszają, w trakcie spotkań w szkołach, spotkałem się z zapotrzebowaniem na edukację nauczycieli także. Dyrektorzy mówili i poloniści, którzy prowadzili tego typu zajęcia, kiedyś jeszcze były ścieżki edukacyjne, było dużo łatwiej zorganizować tego typu kształcenie w szkole. To nawet jeżeli kończyli polonistykę, nawet jeśli pochodzili z Wielkopolski, to gwary nie znali. Nawet jeżeli chodzi o leksykę, niektóre nawet podstawowe słowa były im obce. Oczywiście, że w ich domach wisiały firany, a nie firanki. Oczywiście, że drzwi zakluczali, a nie zamykali na klucz. Ale większość pojęć była, czy nawet słownictwa była im znana mniej. Poza tym nie mieli pomysłu na to, jak to robić, więc byłem proszony o to, żeby to zrobić. Do tej pory tego pomysłu jeszcze nie zrealizowałem. Ale odpowiadam. W szkole jest to robić coraz trudniej. Od momentu, kiedy nie ma ścieżek edukacyjnych, to trzeba to przyporządkowywać, łączyć z edukacją regionalną, a to jest słuszne akurat, żeby nauczanie gwary łączyć z edukacją regionalną. Natomiast niesłuszne jest moim zdaniem edukowanie regionalne w oderwaniu od języka. To jest niesłuszne, bo nie dotykamy tej aksjologicznej przestrzeni, o której powiedziałem, a która rodzi się między przedmiotem a językiem. Więc tu jest zubożenie. Trzeba w takim razie dopracować się tego, żeby, mówię o szkole w tej chwili, żeby do tej edukacji regionalnej wprowadzić nauczanie języka i połączyć przynajmniej elementy nauczania gwary z nauczaniem tradycji. To jest trudne, bo przy okazji każdego przedmiotu trzeba to robić w ramach jakiejś ilości godzin. Organizacyjnie trudne, bardzo niewygodne byłoby opracowanie jakiegoś całościowego programu do tego. Przyznam, że nie mam tu jasnej koncepcji. Gdyby były ścieżki edukacyjne, to można byłoby łatwo zrobić. W sytuacji, która jest to dosyć trudne, chociaż uważam, że poddawać się nie należy, nie jest to niemożliwe. Ale olśniło mnie po prostu, jak mnie zaprosiłeś do tej rozmowy, że idealnym miejscem, gdzie można realizować taką edukację, jest edukacja domowa. Dlatego, że najlepszym sposobem na tego typu edukowanie jest transmisja międzypokoleniowa. I albo famuła, w ramach której odbywa się ta edukacja, jest zdolna do tego, żeby, bo jest dziadek, czy pradziadek, czy prababcia, czy babcia, którzy gwarę znają, żeby porozmawiać z wnukami na temat języka, to nawet jeśli tego nie ma, to można rozejrzeć się wśród znajomych i taką osobę zaprosić. Ja takie działania prowadzę, ale w ramach instytucjonalnych. Po prostu na przykład porozumiewam się z uniwersytetami trzeciego wieku i organizuję warsztaty, w których biorą udział dziadkowie i wnukowie, a także rodzice czasem. Zdarzało mi się organizować takie spotkania rodziców i dzieci, na przykład z okazji Dnia Matki. I były warsztaty, w których dzieci musiały przygotowywać, oczywiście poznawały słownictwo i poznawszy słownictwo wykonywały zadania, których celem było złożenie mamie życzeń na przykład. Myślę, że najlepszym sposobem jest ta edukacja, która ma charakter transmisji międzypokoleniowej, póki my żyjemy, póki jeszcze są ludzie, którzy mówią gwarą, którzy gadają po naszemu.
To godanie po naszemu przynosi wśród różnych innych emocji także sporo radości. I myślę, że to jest jeden z fundamentów, na których można budować tak pracę w tym zakresie. Chciałbym Cię na koniec wobec tego poprosić o to, żebyś przedstawił jakiś kawałek ze swojej twórczości, który być może łączy, to moja propozycja, ale to od Ciebie będzie zależało, łączy kanon kulturowy klasyczny z Wielkopolską Gwarą. Proszę Cię, żebyś zaproponował to, co prezentujesz wobec swoich słuchaczy na spotkaniach. To, co prezentuję, zawsze zależy od wieku, typu, charakteru uczestników spotkania. Nigdy nie jest tak, że mam go przygotowany scenariusz. Zawsze wykorzystuję technikę, którą na własny użytek nazwałem techniką chaosu kontrolowanego. I to się najbardziej udaje. Po prostu jakoś zaczynam, a potem już rozmawiając z uczestnikami, a udają się te rozmowy, mimo tego, że rzadko jest mniej niż 100 osób na sali, mimo to jest porządek, mimo to możemy ze sobą rozmawiać, po prostu idę w tym kierunku, w którym ta rozmowa się rozwija. Będę prosił Ciebie o podpowiedź, bo Ty lepiej znasz środowisko, w którym będzie ten wywiad. Nasza rozmowa prezentowana. No, Poproszę Cię będziemy o ograniczali to, oczywiście. ale ja chciałem jeszcze coś wcześniej powiedzieć. Proszę bardzo. Jeżeli pozwolisz. Bo skoro mówimy już o tym, że mam przeczytać jakiś fragment, domyślam się, że z intencją Twoją jest jakiś przekład, raczej nie tekst autorski, tylko przekład tekstu, znanego tekstu na gwarę. Zrobię to, ale powiem coś wcześniej. Że jest, bo zaczęliśmy i to nam umknęło. Żyjemy w ciekawych z językowego punktu widzenia czasach, które z jednej strony gwary zanikają, a z drugiej strony gwary się bardzo bronią. Z jednej strony są tendencje globalizacyjne, to mówiłem, ale nie powiedziałem o tendencjach lokalizacyjnych. Po prostu akcja równa się reakcji i odpowiedzią na te tendencje globalizacyjne są bardzo silne tendencje lokalizacyjne. One się wyrażają w skłonności do tego, żeby walczyć na przykład o to, żeby jakiś język się emancypował, stał się językiem regionalnym, nawet uzyskał taki status formalny, ale jest, oprócz tego jest moda na gwarę, jest pospolite ruszenie, jest moda na gwarę, jest gwara wykorzystywana w związku z tym, że jest moda na gwarę przez marketingowców i są organizowane kampanie reklamowe odwołujące się właśnie do osób zainteresowanych gwarą i wykorzystujące gwarową leksykę czy gwarowy sposób obrazowania. Powstają przekłady na gwarę znanych utworów literackich, czego nie było, bo to jest trochę tak jak w renesansie, kiedy Kochanowski miał do dyspozycji język, który nie był ukształtowany, a potem korzystając z tego, czym dysponował, tak ułożył słowa i wykorzystał gramatykę już istniejącą, że udało mu się osiągnąć taki efekt, jaki osiągał Horacy pisząc po łacinie. To było ogromne osiągnięcie. Jesteśmy w takim momencie. To oczywiście nie tyczy tylko Polski. W Rosjanie Dulicienko, taki badacz rosyjski, sformułował pojęcie mikrojęzyka literackiego. Powstają mikrojęzyki literackie w ten sposób. A oprócz tego jeszcze gwary zaczynają przekraczać granice nie tylko literackie, ale w ogóle granice z innych dziedzin sztuki. Przykładem tego może być na przykład mariaż gwary i muzyki folkowej. Uczestniczyłem kiedyś w takim projekcie. No i podpowiedz mi teraz, czy mam przeczytać, bo to musi być w miarę krótkie, albo proponuję aforyzmy Kawki. To już jest ciężki kaliber. Przełożenie, a podjąłem się i przetłumaczyłem
aforyzmy Kafki napisane w Cyrau w 1917 roku. Oczywiście nie byłem pierwszy, pierwsi byli Ślązacy, Jerzy Ciurlok przełożył na śląski. Jak zwykle nas wyprzedzili, więc powodowany ambicją także i zaproszony do projektu kafkowskiego przełożyłem te teksty. Mogę przeczytać kilka aforyzmów, a mogę przeczytać jakiś wiersz polskiego poety, na przykład Mickiewicza. Bardzo Co proszę. powiesz? Myślę, Mickiewicza. że Mickiewicz będzie stosowniejszy. To będzie wiersz do M według Mickiewicza. Starałem się tutaj zachować rytmikę i rymy, natomiast pewne no, i nastroje. Natomiast pewne realia, aczkolwiek adekwatne do mickiewiczowskich, zastąpiłem realiami poznańskimi. Okej. Na przykład zamiast warcabów są nasze damki. Do M. Zęć mi ze zucz, powiadasz, więc znikam rób cuk. Pragnij ze serca i serce cię wyćpi. Wek ze z pamięci. O nie, zakluk, zakluk. W pamięci mania moja cięgiem być mi. Jak cień tym dłuższy, gdy jest daleharno, tym bardziej ciemno się od niego robi. I tak samo ja, kiedy nocą czarną odjadę, to durch zapomnę o tobie. We w każdym fyrtlu i o każdym czasie, gdziem z tobą dudlał i się z tobą lachał, się wszędzie cięgiem dusza moja pasie. I ja też cięgiem będę się tam tachał. Czy zamyślono w samotne sypialce swą rozciągane wymarusz za antap? Te same melodie urodzą palce, to żeś mi je gra, pieszcząc mył chmanta. Czy grając w damki, gdy chwyci się knyfa, szpeju fifny i zbije ci pionki, pomyślisz co, tak, samiusinko przyfan, zolić umiałeś mi w same trybonki? Czy na miganie, gdy na jednego iść trzebno i w gnyka soluchnąć berbeli, zobaczysz, że pusty kielundek tam dziś stoi, gdzie my so na pipce siedzieli. Czy knipę przeczytasz w oporce, co się kochała partnie i zejść zuzamen nie mogła? Okrutny, okrutny losie. Pomyślisz sobie, to nasz jest testament. A jeśli zeszła się porka ze sknipy, na tym, co zdroju szczęśliwie sożyli, zagasisz wątkę i wyświgniesz knipy. Westchniesz. Ach, czemu nie my szczęśliwi byli? Piorun jaśnisty rozedrze ciemności. Sucho w ogrodzie tereśnia chrabęści. I ojla z jękiem przyfyrnie tam w gości. Mój duch to kusi, co się w czyśćcu czyści. W każdym fyrtlu i o każdym czasie, gdziem z tobą dudlał i się z tobą lachał, się wszędzie cięgiem dusza moja pasie. I ja też cięgiem będę się tam tachał. Piękne dzięki za to, za tutaj w tym ostatnim momencie, za kunszt godzenia sztuki prawdziwej, wysokiej z możliwościami, wydolnością, wydawałoby się słabego języka lokalnego, słabości gwary. To przecież daje się wszystko. Jeśli było coś słabego, to ta słabość była we mnie. Na pewno tej słabości nie ma w naszej gwarze.
Na pewno nie. To jest dosyć stary tekst. Myślę, że i ja już troszkę silniejszy jestem do dźwigania tej klamki. Albo ona silniejsza i dźwiga mnie. Waldek, dziękuję Ci pięknie za to. Myślę, że rodzice edukacji domowej zrozumieją, ponieważ wiedzą więcej o edukacji swoich własnych dzieci, aniżeli mogą wiedzieć o niej obcy, jak wielkim zasobem, tak, jaką specjalną możliwością jest przywracanie pamięci, obcowanie z tradycyjnym językiem. To powoduje nasze zakorzenienie i poczucie tożsamości, bliskości wobec tego świata, który nas otacza, tej rzeczywistości, o której mówiłeś, a to zakorzenienie staje się tym solidniejsze, że opiera się, czy znajduje oparcie w tych wartościach, o których wspominałeś. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki. I wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Licząc na to, że pomyślicie ciepło o edukacji regionalnej w tym wymiarze językowym, w wymiarze gwarowym. Dziękuję bardzo.